Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i przedstawię Państwu horoskop na kwiecień 2013 roku biznesowy i finansowy. W tym miesiącu będzie bardzo dynamicznie wszystko się rozgrywało, ponieważ bardzo dużo planet, Słońce, Mars, Wenus, od 14 kwietnia też Merkury i cały czas Uran przebywają w znaku dynamicznego i nastawionego na rywalizację i działanie barana. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że od 1 do 20 kwietnia będziemy bardzo dynamicznie realizować swoje projekty. Będziemy musieli szybko reagować na to, co robi konkurencja, na to, jak zmienia się rynek, jak zmienia się to, co wokół nas się dzieje. I przede wszystkim nie powinniśmy czekać na to, czy ktoś do nas zadzwoni, czy ktoś wyśle do nas maila, czy ktoś zacznie realizować jakieś projekty, tylko sami powinniśmy przejąć inicjatywę. Kwiecień, szczególnie pierwsza połowa, to jest czas nie czekania, ale wychodzenia do ludzi, proponowania różnych projektów, rzeczy i przede wszystkim przejmowania inicjatywy w każdej dziedzinie życia, a szczególnie finansowej. Początek miesiąca jest bardzo dobry na sprawy finansowe, na rozpoczynanie różnych nowych projektów, ponieważ Słońce ustawi się w sekstylu z Jowiszem, co jest bardzo dobrym aspektem na rozpoczynanie nowych kampanii reklamowych, na uruchamianie, wdrażanie nowych produktów, a przede wszystkim na zdobywanie nowych funduszy i pozyskiwanie partnerów biznesowych. Koniunkcja Wenus z Marsem, która uściśli się na niebie od 6 do 8 kwietnia, sprawi, że właśnie łatwiej nam będzie się zareklamować, łatwiej nam będzie się przebić z naszymi pomysłami i produktami gdzie indziej. Ale uwaga, to są takie dni, w ogóle pierwsza połowa kwietnia nie sprzyja łączeniu spraw towarzyskich z biznesowymi, czyli trzeba uważać, jeżeli chcemy robić jakieś interesy czy uzyskać coś za pomocą przyjaciół, to może nie być dobry pomysł, możemy sobie o tym zaszkodzić. Natomiast Wenus z Marsem zawsze sprzyja autopromocji, prezentacji i przebijaniu się na tle innych ofert czy na tle innych firm. Im bliżej połowy miesiąca, tym bardziej dynamiczne będzie się dziać, jeżeli chodzi o podpisywanie nowych umów i zaczynanie nowych kontraktów. 14 kwietnia Merkury przechodzi do znaku barana, a to oznacza, że wszelkie sprawy związane z handlem, komunikacją, zakupami o wiele szybciej będą szły. Wcześniej Merkury w znaku ryb wszystko opóźnia i też sprawia, że jest wiele pomyłek i niedociągnięć. Od 14 kwietnia już o wiele lepiej i też jest bardzo dobry czas od 14 kwietnia na podpisywanie długoterminowych umów i zobowiązań. 15 kwietnia też bardzo dobry moment w ciągu miesiąca, ponieważ Wenus przechodzi ze znaku barana do znaku byka, w której czuje się o wiele, wiele lepiej. Wenus włada znakiem byka, co oznacza, że też druga połowa miesiąca będzie lepsza dla podpisywania umów, zdobywania lepszych warunków finansowych, negocjacji umów i finansów, a przede wszystkim Wenus w byku sprawi, że nasza sytuacja finansowa i negocjacje w sprawach wynagrodzeń i finansów będą bardziej dla nas korzystne. Ludzie będą bardziej hojni i też gotówka zacznie lepiej na rynku istnieć, znaczy ludzie będą więcej wydawali. Bardzo trudne dni, trzeba bardzo uważać, to są dni między 16 a 18 kwietnia, wtedy Słońce utworzy koniunkcję z Marsem na niebie w znaku barana. To jest bardzo silna koniunkcja w ciągu roku, raz na 2 lata się zdarza, znaczy się, i ona sprawi, że ludzie będą bardzo nerwowi i bardzo rywalizacyjnie nastawieni na każdą sprawę dotyczącą czy zawodowych spraw, czy finansów, czy biznesu, więc nie rywalizujmy z kimś, kto jest od nas silniejszy i przede wszystkim weźmy się do roboty, róbmy to, co do nas należy, nie denerwujmy się i nawet jeżeli mamy za dużo energii, to po prostu nie kłóćmy się z innymi, tylko po prostu konstruktywnie tę energię wykorzystajmy. Przede wszystkim to są takie dni, żeby nie rezygnować z czegoś pochopnie pod wpływem jakiejś złości czy kłótni, ponieważ potem to przejdzie, a decyzja już zostanie i nieodwołalnie nie będziemy mogli już jej cofnąć. Od 20 kwietnia, kiedy Słońce przechodzi do znaku byka, zacznie się dla nas taki bardziej spokojny czas w tym miesiącu. Już mniej będzie inicjatyw, mniej będzie spraw nowych, a bardziej będziemy kończyli stare rzeczy, zamykali w małych firmach 2012 rok, czyli ostatnie sprawy dotyczące rozliczeń podatkowych za zeszły rok
będziemy zamykać. Jest to bardzo dobry czas, żeby porządkować sprawy księgowe, porządkować sprawy finansowe, szukać oszczędności, a to dlatego, ponieważ Słońce od 20 kwietnia razem z Wenus powoli zaczną się ustawiać w opozycji do Saturna, a to jest zawsze taki aspekt, który nie służy nowym rzeczom, a bardziej wykorzystaniu tego, co już mamy, czyli nie kupujemy nowych rzeczy, szukamy oszczędności i też szukamy wykorzystania tych materiałów, tych spraw, tych kontraktów, które już mamy, bo o nowe będzie trudniej po prostu. Najtrudniejszy taki moment w tym miesiącu to będzie między 26 a 28 kwietnia. To są takie dni, kiedy Słońce utworzy zerową opozycję do Saturna. To jest wtedy taki czas, kiedy nikt nie ma na nic siły, a trzeba i tak dużo zrobić, bo obowiązków może przybyć właśnie w tych dniach. Więc wszystko postarajmy się robić starannie, żeby nie poprawiać potem. No i to też jest taki czas, żeby pamiętać o niezapłaconych rachunkach, o długach, które trzeba oddać i nie uchylać się od jakichś właśnie płatności, ponieważ akurat ten koniec miesiąca nie sprzyja takim zachowaniom. Lepiej negocjować rozłożenie raty, negocjować zmniejszenie odsetek, bo wtedy takie rzeczy mogą się udać. Wszystkim życzę udanego miesiąca pod względem finansowym i zawodowym, a po więcej prognoz dotyczących właśnie poszczególnych znaków zodiaku zapraszam na www.czary.pl.